Witam Was bardzo serdecznie, drogie siostry, drodzy bracia. Cieszę się, że ten ostatni wieczór roku możemy być razem i chciałbym, żebyśmy już od razu przeszli do Bożego Słowa. Atmosfera tych pieśni, uwielbienia, w zasadzie to była usługa. Gdyby tak wczytać się w treść tych pieśni, to tak wiele można by już było wziąć. Kochani, to jest taki wieczór, taki dzień, kiedy oczywistością jest, że patrzymy i do tyłu, i do przodu. Trochę w lusterko, trochę przez przednią szybę. Myślę, że ten czas, kiedy będziemy patrzeć wstecz, będzie po przerwie. Tam myślę, że posypią się świadectwa. Będziemy wyrażać Bogu naszą wdzięczność za to, co mogliśmy przeżywać w tym roku. A na tym spotkaniu, na tym nabożeństwie chciałbym, żebyśmy troszkę popatrzyli jednak do przodu, na ten przyszły rok. Kochani, ale powiem Wam na wstępie już samym, że jesteśmy naprawdę, naprawdę najszczęśliwsi na świecie. To jest niesamowite, jakimi jesteśmy szczęśliwymi ludźmi i powinniśmy to widzieć i tym się cieszyć. Sam fakt naszego zbawienia, najpiękniejszy, najpoważniejszy fakt naszego zbawienia, że możemy dzisiaj z całą pewnością wiedzieć, że jesteśmy zbawieni. Nie mieć nadzieję, ale wiedzieć. Ale też ten fakt, kochani, że wkraczając w nowy rok, wkraczając w nieznane, wiemy, po prostu wiemy, że idziemy z Panem. Że to, co się wydarzy w przyszłym roku, czego nie wiemy, nie znamy, ale wiemy, że On jest z nami. Czyż to nie jest powód do radości, do szczęścia? Moi drodzy, chciałbym, abyśmy patrząc w przyszły rok, popatrzyli oczywiście do Bożego Słowa. Nie wiem, co przeżywasz. Nie wiem, czy patrząc w nowy rok, który za kilka godzin się rozpocznie, może już widzisz na horyzoncie problemy. Może z problemami tam wchodzisz. Może już wiesz o czymś, co się wydarzy, co cię spotka. Może to są jakieś poważne problemy. Ale wiecie, rok jest wystarczająco długi. Może wiele rzeczy się wydarzyć. Z jednej strony przelatuje. Kiedy popatrzymy wstecz, wydaje się, jak tak niedawno było poprzednie nabożeństwo sylwestrowe. Ale z drugiej strony to jest dużo czasu, kiedy różne sytuacje w życiu mogą nas spotkać. Więc zechciejmy, kochani, popatrzeć do Bożego Słowa, bo wierzę, jestem przekonany, że mam dziś szczególne słowo na ten wieczór. I wierzę, że jest to słowo do każdego z nas i do tych, którzy już wchodzimy w ten nowy rok ze świadomością czekającego nas tam kryzysu, ale do wszystkich nas również. Otwórzcie Boże Słowo na 5 Księdze Mojżeszowej, rozdział 20. Gdy wyruszysz na wojnę przeciwko swoim nieprzyjaciołom i zobaczysz, że koni, wozów wojennych i wojska jest u nich więcej niż u ciebie, to nie bój się, gdyż jest z tobą Pan Bóg twój, który cię wyprowadził z ziemi egipskiej. Cóż to za słowo o wojnie? Da Bóg, nikt z nas wojny nie oczekuje. Ale zechciejmy, moi drodzy, pod tym obrazem, który tu się kryje, zobaczyć właśnie to, o czym wcześniej wspomniałem, nasze życie. Sytuacje, z którymi wchodzimy w nowy rok, albo które nam mogą spotkać się, którymi możemy spotkać się w nowym roku. Niechże ten obraz wojny, niechże ten obraz tych nieprzyjaciół symbolizuje nam nasze życie, nasze zmaganie się, nasze przeciwności. Nie tylko mówię o rzeczach tych takich negatywnych, w sensie choroby, w sensie jakiegoś bólu, cierpienia. Myślę też o pewnych wyzwaniach. Czy to w pracy zawodowej, czy to w służbie dla Boga. Coś, co jest nowe, coś, co jest, które po prostu czujemy się, że nas to przerasta. Więc niech to wszystko jest ukryte pod obrazem tej wojny. I zobaczcie, kiedy Izrael miał stanąć w obliczu niebezpieczeństwa, w obliczu wojny, to Pan Bóg posyła im niezwykłe słowo. To nie bój się. To nie bój się, bo jestem z tobą. Siostro, bracie,
Zapytam, choć nie oczekuję odpowiedzi. W minionym roku bałeś się? W minionym roku ogarniał cię strach? Kochani, Pan Bóg dziś chce przyjść z zapewnieniem, z zachętą, nie bój się. Wiecie, ja mówiłem o tym już chyba wielokrotnie przy innych okazjach, że jest różnica między przestrachem a strachem. Przelęknięciem się chwilowym, a życiem w strachu. Nikt nie jest chyba takim herosem, żeby na widok jakiejś tragicznej wieści nie był poruszony, ale czymś innym jest później w tym trwać i żyć w strachu. A więc raz jeszcze, nie bój się ich, gdyż jest z tobą Pan Bóg twój, który cię wyprowadził z ziemi egipskiej. I zobaczmy dalej, werset drugi. A gdy już będziecie mieli ruszyć do walki, wystąpi kapłan, przemówi do ludu i powie do nich. Czy kiedy czytałem sobie to słowo, zobaczyłem pewną analogię. Nie gniewajcie się za dosłowność, ale spróbujmy tak popatrzeć. Gdybyśmy to troszeczkę inaczej przeczytali. A gdy już będziecie mieli wchodzić w nowy rok i zmierzyć się z wyznaniami, z wyzwaniami czy kryzysami, wystąpi wieczór sylwestrowy pastor i przemówi do was, czy do nas i powie: słuchaj Izraelu, słuchaj Boże ludzie, słuchaj Betelu. Ruszacie dziś do walki, rozpoczynacie nowy rok. Niechaj nie upada wasze serce. Nie bójcie się, nie trwóżcie się i nie lękajcie się ich. Gdyż Pan Bóg wasz idzie z wami, aby walczyć za was z waszymi nieprzyjaciółmi, by was wybawić. Czyż nie jest to przepiękne, cudowne Boże Słowo na rozpoczynający się nowy rok? Zobaczcie, ile tu jest zachęty. Rzadko się zdarza, żeby w jednym wersecie było czterokrotnie podkreślone ta sama myśl. Słowo za słowem, przecinek po przecinku. Zobaczmy raz jeszcze. Werset trzeci. Niechaj nie upada wasze serce. Drugi. Nie bójcie się. Trzeci. Nie trwóżcie się. Czwarty. Nie lękajcie się. Raz po raz. Pan Bóg mówi, chyba dlatego, że wie, że lud może się bać. Bo tak naprawdę jest czego się bać. To słowo, które tutaj jest określone, niechaj nie upada wasze serce. Inne tłumaczenia oddają, nie bądźcie chwiejni albo nie poddawajcie się zwątpieniu. I potem dalej, nie trwóżcie się, nie lękajcie się, nie lękajcie się na ich widok. Jak wspomniałem, to jest sytuacja, która w naturalny sposób wywołuje przerażenie i lęk. Bo co czytaliśmy na wstępie? Gdy wyruszysz na wojnę przeciwko swoim nieprzyjaciołom i zobaczysz, że koni, wozów wojennych i wojska jest u nich więcej niż u ciebie. No właśnie. Co to oznacza? To oznacza, że armia przeciwna jest dużo większa. Że armia przeciwna jest dużo liczniejsza i jeszcze lepiej uzbrojona. Więc co to oznacza, mówiąc po ludzku? Jeżeli dojdzie do starcia, to prawdopodobnie jest klęska. Dlatego, że ich jest więcej. Dlatego, że są lepiej uzbrojeni. I to podsuwa nam logiczne rozumowanie. I Pan Bóg dobrze wiedział, że w tej sytuacji, kiedy oni staną wobec potężniejszego nieprzyjaciela, to wtedy naturalnym jest, że spojrzą na swoje szeregi. Że spojrzą na szeregi przeciwnika. I przerażą się tym porównaniem. Moi drodzy, i właśnie nie wiemy, co jest przed nami. Czy nie przyjdzie nam spojrzeć na coś, co jest nieproporcjonalne do naszych możliwości? Co jest zupełnie niemożliwe do tego, żebyśmy po ludzku mogli się z tym zmierzyć? Tak jak już wcześniej wspomniałem, dotyczy to i jakichś doświadczeń w sensie choroby, w sensie jakiegoś ucisku, ale również i w sensie jakiegoś wyzwania, czegoś, do czego Bóg nas będzie chciał prowadzić. I wtedy Izrael widzi
po ludzku rzecz biorąc swoją śmierć. Już wyobraża sobie te zastępy nieprzebrane wojska, dobrze uzbrojonego i widzi swoją śmierć. Moi drodzy, ja nie wiem, co nas spotka w przyszłym roku. Czy komuś z nas nie zaglądnie w oczy śmierć? I ja nie mówię tu może dosłownie. Bardziej myślę o śmierci takiej bardziej przenośnej. Chociaż i tego nie wiemy, jak będzie. Ale myślę tu bardziej w takim sensie przenośnym. Czyli śmierć, załóżmy, naszych marzeń odnośnie naszych dzieci, wciąż niezbawionych, naszych rodzin wciąż niezbawionych. Śmierć co do naszych oczekiwań, co do sytuacji wokół nas. Mówię to w sensie symbolicznym. Nie jeden może patrzy z przerażeniem na swoją rodzinę, na swoje małżeństwo czy kogoś bliskiego. Moi drodzy, to są wszystkie rzeczy, które tak naprawdę nas przerastają i wymagają Bożego cudu. I wymagają tego, żeby Bóg przyszedł i walczył za nas. Ale co czytamy? Nie bój się ich, gdyż jest z tobą Pan, Bóg twój, który cię wyprowadził z ziemi egipskiej. Zobaczcie, tutaj Bóg przedstawia się. Tutaj Bóg przypomina im o historii. Otwórzmy może jeszcze tę samą księgę, tylko werset 7. Czyli piąta księga Mojżeszowa, rozdział 7. I będziemy czytać od wersetu 17. A gdyby przyszło ci na myśl, te narody są liczniejsze ode mnie, jakże zdołam je wydziedziczyć? Nie bój się. Przypomnij sobie dokładnie, co Pan twój Bóg uczynił z Faraonem i z całym Egiptem. Wspomnij te wielkie próby, które widziałeś na własne oczy, te znaki i cuda, tę moc Jego ręki i wyniesionego ramienia, przez które Pan twój Bóg cię wyprowadził. Podobnie Pan twój Bóg uczyni wszystkim tym ludom, wobec których drżysz. Moi drodzy, czasem warto przypomnieć sobie to, co Bóg uczynił już wcześniej. Czasem warto w sytuacji, kiedy przychodzi kolejna próba, spojrzeć wstecz i z wdzięcznością pomyśleć, co Bóg już uczynił. Wiecie, tak to jakoś jest często, że kiedy przychodzi kolejna próba, wydaje się nam zupełnie nowa, wydaje się nam jedyna. I zapominamy o tym, że z podobnej sytuacji przecież Bóg już nas wyprowadził. Dokładnie to czytamy w tym wersecie, kiedy Bóg zachęca Izraela, żeby przecież popatrzył, żeby przecież pomyślał, z czego ich Bóg już wcześniej wyprowadził. Przypomnij sobie te znaki i cuda, tą moc Jego ręki i wzniesionego ramienia, przez które Pan Bóg twój cię wyprowadził. I teraz, podobnie stanie się i z twoimi nieprzyjaciółmi, przed którymi teraz drżysz. Podobnie stanie się z tym problemem, przed którym teraz drżysz, jak z tymi wszystkimi, które wcześniej Bóg ci pomógł. Kochani, to nie jest Bóg, którego nie doświadczyliśmy jeszcze, którego nie znamy. Jest taka pieśń Piewniku Pielgrzyma. Często ją wspominam przy różnych okazjach. Policz dary, które Pan ci dał. Prawda? A tam dalej jest napisane, a kiedy to zrobisz, ja to oczywiście trochę parafrazuję, to w twym sercu co się stanie? Muszą zabrzmieć pieśni chwały. Muszą zabrzmieć, kiedy przypomnisz sobie, co Bóg już dokonał. Kochani, to jest obietnica. To jest obietnica na nowy rok. Ja czytając Boże Słowo dokładnie tak to odebrałem, że Bóg posyła nam Słowo, abyśmy nie bali się sytuacji, o których może już wiemy albo się dowiemy. I pozwólcie, że przez moment będziemy chcieć zobaczyć na to, jak tą obietnicę Bóg realizował już w Starym Testamencie. Posłużę się tylko dwoma przykładami, choć byłoby ich dużo, dużo więcej. Jak Bóg stanął wiernie za swoim słowem, kiedy była taka sytuacja. A więc najpierw rozpoczniemy od historii króla Hiskiasza, opisanego w drugiej Księdze Królewskiej. Dwa rozdziały w zasadzie opisują to, rozdział 18, 19. Te dwa rozdziały to opisują.
Myślę, że znamy Biblię, znamy Boże Słowo, więc nie będę w jakoś szczegółowo w to wchodził. Ale sytuacja właśnie taka, jak opisywała ta obietnica, że oto Izrael stanął w obliczu dużo, dużo, dużo potężniejszego wroga. Potęga Asyrii na ten moment była niesamowita. I oto król asyryjski ze swoimi dowódcami, ze swoim wojskiem obległ Hiskiasza, czyli Izrael. No właśnie. I co wtedy? Pozwólcie, że zacytuję kilka zdań. I rzekł do nich Rabszake: powiedzcie Hiskiaszowi, tak mówi wielki król, król asyryjski, na czym opierasz swoją ufność? Wiecie, już w pierwszym zdaniu chcę zniszczyć ich wiarę. Chcę dobrze im pokazać. No zobaczcie. Zobaczcie do wewnątrz na swoje szeregi i zobaczcie, jaką potęgę my reprezentujemy. I co chcecie z tym zrobić? Jak się chcecie bronić? Werset 23. Teraz więc zrób zakład z moim panem. To jest dalej wypowiedź tego dowódcy. Teraz więc zrób zakład z moim panem, królem asyryjskim. Ja ci dam 2000 koni, czy będziesz mógł posadzić na nich jeźdźców? Patrzcie, jaka kpina. Gorzej, że prawdziwa. Gorzej, że to jest prawda. Że w szeregach Izraela nie za bardzo było jeźdźców, a oni mieli ich pod dostatkiem. I taka była proporcja. Taka była proporcja sił, że Hiskiasz nie miał w ogóle, mówiąc po ludzku, to ten dowódca, ten król asyryjski mieli absolutną rację. I on na wszystkie sposoby chce zniszczyć ich wiarę. Poprzez przedstawianie swojej siły, poprzez zabieranie im wiary. Werset 25. To jest w ogóle ciekawy werset. Bo on uduchawnia sprawę. Przedstawia się jako Boży posłannik. Poza tym, czy to wbrew woli Pana ja wyruszyłem przeciwko temu miejscu, by je zniszczyć? To Pan rzekł do mnie, wyrusz przeciwko temu krajowi i zniszcz je. I jeszcze dwa wersety. 29 i 30. Tak mówi król, niech was nie zwodzi Hiskiasz, gdyż nie zdoła wyrwać was z mojej ręki. Niech nie doradza wam Hiskiasz polegać na Panu, powiadając, na pewno wyrwie nas Pan i miasto to nie będzie wydane w ręce króla asyryjskiego. Nie słuchajcie Hiskiasza. Moi drodzy, w tym wersecie widzimy postawę Hiskiasza, godną postawę króla Hiskiasza. Wcześniej to nie jest opisane, ale najprawdopodobniej król zachęcał. Król przypominał im te obietnice. Być może nawet te obietnice, które ja dziś zacytowałem. I król być może ze swoimi ludźmi zachęcał i czytał Boże Słowo i mówił, popatrzcie, co Bóg nam obiecuje. Ale wróg niszczy tą wiarę. Ale wróg podkopuje. I wróg jakby cały czas chce powiedzieć, ale popatrz tam na zewnątrz. Popatrz na okoliczności. Moi drodzy, i to się dzieje z nami. Kiedy my nawet sięgamy do Bożego Słowa, to cały czas diabeł atakując mówi, popatrz na okoliczności. No popatrz na wyniki. No przecież popatrz, co tam jest napisane. No przecież popatrz, jakie są realia. Nawet kiedy sięgamy do Bożego Słowa, kiedy chcemy zbudować wiarę, czytając Boże Słowo, to wróg będzie atakował. I cały czas jego strategia będzie, popatrz na okoliczności. Moi drodzy, zrozummy to, że kiedy walcząc, nasze oczy wciąż są kierowane na okoliczności, to jest strategia diabła. I sprzeciwmy się temu. Wiedzmy, że to on będzie podsuwał nam tą myśl, spójrz na okoliczności. Cały czas robi to tutaj ten król, czy z ustami swojego dowódcy. Cały czas mówi, nie słuchajcie Hiskiasza, nie słuchajcie Bożego Słowa, popatrzcie na naszą potęgę. Ale raczej zróbmy to, co zrobił Hiskiasz. Dwukrotnie robi to samo, czyli rozdziera swoje szaty i idzie do świątyni. To jest werset 1, 19 rozdziału i 14 tego samego rozdziału. Kiedy widzimy Hiskiasza, który idzie, aby wołać do Boga, aby idzie
kiedy idzie i woła o ratunek. Kochani, to jest jedyna rada, aby stawić czoła przeciwnikowi. I my dobrze znamy zakończenie tej historii, ale pozwólcie, że ją zacytuję, bo jest niesamowita. To jest 32 werset. Przeto tak mówi Pan o królu asyryjskim. To są słowa proroka. Przeto tak mówi Pan o królu asyryjskim. Nie wkroczy on do tego miasta, ani nie wypuści na nie strzały, ani nie wystąpi przeciwko niemu z tarczą, ani nie usypie przeciwko niemu szańca. Drogą, którą przyszedł, powróci, a do miasta tego nie wkroczy, mówi Pan. I osłonię to miasto i ocalę przez wzgląd na Ciebie i przez wzgląd na Dawida, mego sługę. Ale moi drodzy, to wciąż są słowa. A armia asyryjska stoi. To wciąż są słowa. Ale moi drodzy, jakże ważne jest, żeby właśnie w te słowa wierzyć. Jakże ważne jest, aby nie spoglądać poza mur, ale patrzeć na to, co mówi Pan. Bo czytamy dalej. I stało się tej samej nocy, że wyszedł anioł pański i pozbawił życia w obozie asyryjskim 185 tysięcy. Słyszycie? 185 tysięcy ludzi. Niesamowita liczba. Następnie rano oto wszyscy oni, same trupy, pomarli. Toteż Sancheryb, król asyryjski, zwinął obóz i wyruszywszy powrócił i zamieszkał w Niniwie. I kolejny werset mówi o tym, że tam został zabity. Zobaczcie, jak działa Bóg. Tak jak obiecał, tak się stało. On nie wypuścił ani jednej strzały. I ten niesamowity ciężar, ten niesamowity problem, to, co wydawało się śmiercią za murem, nagle stało się czym? Można już było się z tego śmiać. Ten król, który się pysznił, już nie żył. Cała armia rozbita, bez jednego uderzenia. To jest nasz Pan. Kochani, ja wiem, że kiedy zmagamy się z naszym problemem, nie widzimy zakończenia, ale wierzmy Bożemu Słowu. Wierzmy Bożemu Słowu, które nas zachęca. Pozwólcie na jeszcze jeden przykład. Myślę, że również bardzo, bardzo znany, opisany w drugiej księdze Kronik, tym razem 20 rozdział, przykład króla Jehoszafata. Bardzo podobny sytuacja, kiedy na tego króla, na Izrael, najechały inne armie. Armie, które zebrały się razem w innym miejscu, są określane jako milionowe armie. To jakaś niewyobrażalna ilość wojska zebrała się, aby zniszczyć małego wówczas Izraela. I bardzo podobna sprawa. Czytamy, że w trzecim wersecie wtedy Jehoszafat zląkł się. Moi drodzy, to nie jest grzech, ten chwilowy przestrach. Ale dalsza nasza reakcja jest najważniejsza. Tkwimy w strachu, czy idziemy do Pana i rozprawiamy się z tym? I postanowił zwrócić się do Pana, ogłosił też post w całej Judzie. I dalej czytamy tutaj kolejne, prawie cała strona jest ich modlitwy, ich wołania do Pana. Werset 12 jest niesamowity, kiedy król woła w ten sposób. Bo myśmy bezsilni wobec tej licznej tłuszczy, która wyruszyła przeciwko nam. Nie wiemy też, co czynić, lecz oczy nasze na Ciebie są zwrócone. Moi drodzy, niechże to jest naszym wyznaniem. Wielokrotnie, kiedy musimy przyznać, Panie, nie wiemy, co mamy czynić. Panie, nie wiemy, jak zaradzić tej sytuacji, czy we własnym życiu, czy w życiu naszej rodziny, czy przyjaciół. Po prostu przerasta nas to. Ale wtedy właśnie nasze oczy są na Ciebie zwrócone. I znowu znamy historię, nie będę jej całej opowiadał. Wiemy, że oni wyruszyli do walki. Że w natchnieniu ducha postanowili, że najpierw pójdą śpiewacy, że najpierw pójdą lewici, że najpierw pójdzie uwielbienie przed wojskiem. I w tym momencie nastąpił cud. I w tym momencie bez ich udziału. Kochani, tak jak jest napisane w 5 Księdze Mojżeszowej, gdzie czytamy, gdyż Pan, wasz Bóg, idzie z wami, aby walczyć za was,
aby walczyć za was. Tak też się dokładnie stało. Te armie nawzajem się pokłóciły i wybiły do nogi. I niesamowita sprawa, kiedy oni przyszli, zobaczyli całą dolinę już wybitego wojska. I oni przez 3 dni znosili łupy, bydło, kosztowności. Przez 3 dni. Wiecie, ile można w dużej liczbie osób za jeden dzień znieść? Dużo. A oni przez 3 dni. To musiało być naprawdę niesamowity, bogaty łup. Kochani, co chcę przez to powiedzieć? Że Pan Bóg jest w stanie z czegoś tragicznego odwrócić w to nasze dobro. Prawda? Wielokrotnie tego mogliśmy też i doświadczać. A więc ta obietnica, która brzmi, przyjmijmy ją do siebie, jeszcze raz ją przeczytam. Niech nie upada wasze serce. Nie bójcie się, nie trwóżcie się i nie lękajcie się ich. Gdyż Pan Bóg wasz idzie z wami, aby walczyć za was, z waszymi nieprzyjaciółmi, aby was wybawić. Ale moi drodzy, pozwolę sobie na pewną wstawkę, która może troszkę nam zgrzytnie. Dlatego, że ta obietnica nie do końca dotyczy wszystkich. Wiecie, bo głupotą byłoby myśleć w ten sposób, że mogę sobie żyć jak chcę. Że mogę sobie żyć daleko od Boga i liczyć na to, że Bóg będzie ze mną walczył. Za mnie walczył. Moi drodzy, gdybyśmy zobaczyli, kim był Jehoszafat, kim był Hiskiasz. Wiecie, to jest też to, co dzisiaj Marek rozpoczynał nabożeństwo. To jest ta myśl, że mamy szukać Pana, a wtedy otrzymamy pomoc w stosownej porze. To nie jest tak, że to po prostu jest z marszu, że możemy sobie żarty z Boga stroić, a potem oczekiwać, że będzie walczył za nas. Na Panu Bogu Izraela polegał tak, że nie było po nim takiego jak on w gronie wszystkich królów judzkich, ani w gronie jego poprzedników. Był przywiązany do Pana. Inny przekład mówi, przylgnął z miłością do Pana i nie odstępował od Niego, przestrzegając przykazań, jakie Pan nadał Mojżeszowi. To też Pan był z nim. Wszystko, co przedsięwziął, wiodło mu się. To jest opis tego, jakim był Hiskiasz. Najbardziej podoba mi się to stwierdzenie, przylgnął z miłością do Pana i nie odstępował od Niego. Potem mógł oczekiwać tego, że Bóg stanie, będzie za Niego walczył. Moi drodzy, czy patrząc na Biblię, na historię Izraela, czytamy tylko o zwycięstwach? Czy przypadkiem nie czytamy też o tym, że armia Izraela ponosiła klęski i porażki? Niestety też. A na czym polega różnica? A gdzie tkwi odpowiedź na pytanie dlaczego? Powiem krótko. W tym, jak lud Boży traktował Boga. I jakby tą myśl, pozwólcie, że odłożę. Zostawię ją prawdopodobnie przy najbliższej mojej usłudze. Powrócę do tej myśli, do tego tematu następnym razem. Będę się chciał zastanowić w takim razie, jak żyć, aby ściągnąć Boga do wewnątrz swojego kryzysu, do środka swojego problemu. Więc tymczasem tą myśl jakby odłożę. A dziś chcielibyśmy przyjąć tę obietnicę, gdyż Pan Bóg wasz idzie z wami, aby walczyć za was, z waszymi nieprzyjaciółmi, z waszymi problemami, aby dać wam wybawienie. Kochani, ale cały czas skupiamy się, myśląc o Nowym Roku, o jakichś takich wyjątkowych sprawach, o rzeczach, które przerastają nasze siły. Być może one się pojawią. Ale wiecie, oprócz tego jest codzienność. Prawda? Przecież to nie dzieje się non-stop. Oprócz tego jest nasza codzienność. Wiecie, jeżeli by poczytać Biblię, przypomnieć sobie wędrówkę ludu izraelskiego, która trwała ponad 40 lat. Opis takich wyjątkowych sytuacji to będzie kilkanaście.
myślę, że 20 nie przekroczy. Nie liczyłem, ale tak mówię. Jeżeli ktoś policzył, to może mnie skorygować. W stosunku do 40 lat, tych kilkanaście, czy niech już będzie kilkadziesiąt sytuacji wyjątkowych, to nie jest aż tak wiele. Dlatego u progu nowego roku nie mogę nie wspomnieć coś o codzienności. Dlatego, że z nią mamy częściej do czynienia. Moi drodzy, codzienność. Kochani, jak podchodzimy do naszej codzienności? Myślę tutaj o bardzo prostej sprawie, o naszej wdzięczności. Czy my jesteśmy Bogu wdzięczni za naszą codzienność? Za codzienny chleb? Za codzienną wodę w kranie? Za rzeczy, które mamy co dzień i może sobie nawet nie uświadamiamy, że ich mamy. Dopiero kiedy by ich zabrakło, to sobie uświadomimy, że z czegoś nam zabrakło. Moi drodzy, jakże powinniśmy być Bogu wdzięczni. Każdego dnia, nie tylko w ten wieczór sylwestrowy. Każdego dnia powinniśmy być Bogu wdzięczni za Jego opiekę, za Jego ochronę, za zdrowie, jakie nam daje. Czyli jeśli masz problem z tym, to zapraszam do szpitala na odwiedziny kogoś. Najlepiej na oddział onkologiczny. Czy ilokroć bywam w odwiedzinach u kogoś w szpitalu i wychodzę, to pierwsze moje słowo: Panie, dziękuję Ci za zdrowie. Kiedy widzę tych ludzi, czy tam cierpiących. Myślę, że powinniśmy Bogu być wdzięczni za pokój w naszym kraju. Często sobie to uświadamiamy, czy po prostu przyjmujemy to za coś normalnego? A przecież tak blisko, wschodnia Ukraina. Kto by pomyślał jeszcze, nie wiem, 2 lata temu, że może się w ogóle wydarzyć coś takiego? Za dobrobyt. Przypomnij sobie, co było na stołach tydzień temu. Więc myślę, że spokojnie za dobrobyt. I za wiele, wiele różnych takich codziennych spraw, których sobie, jak powiedziałem, nawet nie uświadamiamy, że ich mamy. Czy za to, że rano mogę wstać, że mogę się ruszać, że widzę, że słyszę. To są wszystko Boże dary. I jakże często za nich nie jesteśmy Bogu wdzięczni. Kiedy myślę o narodzie izraelskim, który szedł po pustyni, ileż tam było narzekania, ileż tam było niewdzięczności. Wiecie, dochodzili nawet do takich momentów, kiedy mogli powiedzieć z wątpliwością, to jest Bóg pośród nas, czy nie? A przecież był. A przecież go widzieli fizycznie. Widzieli obłok nocą, odwrotnie, obłok w ciągu dnia, a słup ognia nocą. I Pan Bóg był z nimi, dawał im zdrowie, dawał im siły. Ubrania się nie niszczyły przez cały ten czas. Zaopatrywał ich, ochraniał od wrogów, karmił manną. To wszystko mieli. A jak mało było wdzięczności z ich strony względem Boga. Moi kochani, ale my tak łatwo potrafimy uskarżać się czy mówić negatywnie o kimś, o Izraelu w tamtych czasach. Ale pomyślmy, ile Bóg słyszy naszego uwielbienia, naszej wdzięczności takiej codziennej właśnie każdego dnia. I myślę, że nie mamy się co usprawiedliwiać, że nam ciężko. Że nie mamy się co usprawiedliwiać, że moja sytuacja jest wyjątkowo trudna. Bo wiecie, to mniej leży w okolicznościach, bardziej w sercu. Wielokrotnie już wspominałem o tym, nie będę mówił nazwiska, ale często odwiedzam pewną siostrę z naszego zboru, która jest w trudnym stanie. Zdrowie naprawdę ma bardzo, bardzo kiepskie. Cudem dla niej jest po prostu się pozbierać i wstać. To już jest osiągnięcie niesamowite, jeżeli już jakoś się pozbiera i wstanie. I coś koło siebie jest w stanie gdzieś tam zrobić. I dużo cierpi. Bólu. Ale wiecie co? Ja nie jestem w stanie od niej usłyszeć słowa narzekania. Parokrotnie nawet próbowałem prowokować, pytając o zdrowie, pytając o okoliczności. Ona tylko zawsze machnie ręką i mówi, o tym nie warto mówić. I natychmiast mówi,
o tym, że Pan jest z nią, że ją posila, że ją błogosławi. Czy to jest niesamowite. Dlatego mówię, nie bardzo to leży po stronie okoliczności, ile bardziej po stronie naszego serca. I pozwólcie, że prawie kończąc, zacytuję jeden werset z 4 Mojżeszowej, 21 rozdział. Do czego lud izraelski doszedł w swoim narzekaniu? Lud zniecierpliwił się w drodze i zaczął mówić przeciwko Bogu i Mojżeszowi. Po co wyprowadziliście nas z Egiptu? Czy po to, byśmy pomarli na pustyni, gdzie nie mamy chleba ani wody? I teraz uwaga. I zbrzydł nam ten nędzny pokarm. O czym oni mówią? O mannie. O mannie, o tym niesamowitym pokarmie, w którym Bóg zawarł wszystko. Niesamowite. Manna, która była ich podstawowym pożywieniem, zawierała każdy minerał, którego oni potrzebowali. Oni nie potrzebowali już żadnego suplementu diety jeść. Mieli wszystko w mannie i mieli ją codziennie świeżą. A oni mogą powiedzieć, zbrzydł nam ten nędzny pokarm. Do tego może doprowadzić ludzka niewdzięczność. Widzicie, pamiętacie, jak Bóg zareagował. Posłał jadowite węże jako sąd nad ich postawą. Widzicie, kiedy dzisiaj rano z rodziną żeśmy sobie rozmawiali i też czytali ten fragment, to jedna z córek przypomniała takie pewne fajne zdanie gdzieś tam wyczytane, ale bardzo fajne oddaje tą sprawę. Co by było, pytanie do każdego z nas, co by było, gdybyś rano obudził się tylko, podkreślam, tylko z tym, za co wczoraj wieczorem dziękowałeś? Czy nie bylibyśmy goli i bez domu? Co by było, gdybyś rano obudził się tylko z tym, za co wczoraj dziękowałeś? Pozwólcie, że posłużę się pewnym takim obrazem, który dziś też przyszedł mi na myśl. Wyobraź sobie, że chcesz zrobić jakąś niesamowitą niespodziankę dla kogoś bliskiego. Nie wiem, dla męża, dla żony, dla rodziców, dla kogoś, kto ci jest bardzo bliski. Jakaś tam jest możliwość, okazja i przygotowujesz jakąś super niespodziankę. Dom lśni pod twoją ręką. Jakaś kolacja niesamowita przygotowana. No cokolwiek, jakie tam macie pomysły. I z taką radością dla mojego ukochanego, czy dla rodziców, czy jakkolwiek, dla kogoś to robię. Wiecie, jak coś takiego się przygotowuje, to człowiek się tak nakręca. I tak oczekuje, jak to będzie teraz pięknie. Ale pomyślcie, przychodzi ten moment. Ten, który ma, no, dla kogo to jest przygotowane, przyszedł, nawet nie spojrzał. Nawet słowem nie podziękował. Zjadł, co było, i poszedł spać. I ani jednego słowa wdzięczności. Ani jednego słowa w ogóle docenienia, czy zauważenia, że cokolwiek było nadzwyczajnego. Jak byś się czuł? Pewnie byś powiedział ostatni raz. Już drugi raz nie będę robił. Moi drodzy, i tak pomyślałem, że tak często zachowujemy się my wobec Boga. Pan Bóg daje nam to, co najlepsze. Każdego dnia. Pan Bóg przygotowuje nam coś super każdego dnia. Jego łaska jest wciąż nowa i świeża. Każdego dnia przychodzi do nas z czymś najlepszym. A jakże często my w ogóle na to nie zerkniemy. Jakże często w ogóle nawet tego nie zauważymy, żeby Mu za to podziękować. A więc przemyślmy to. I w naszej codzienności, mówię o codzienności. Wiecie, takie codzienności, poranek, praca, popołudnie, dom i znowu praca i znowu dom i tak ciągle. Czy szkoła, dom, jakkolwiek. Moi drodzy, ale ta codzienność to wcale nie musi być szara. Ona może być piękna, tylko ją doceniajmy.
tylko zobaczmy, że w tej naszej codzienności jest z nami Bóg. A więc, moi drodzy, kończąc już naprawdę, chcę zaapelować do nas, do samego siebie i do nas, bądźmy wdzięczni. Pan Bóg jest z nami i w naszej codzienności. Daje nam wszystko, co najlepsze, ale też jest z nami w sytuacjach bardzo trudnych, o czym mówiłem wcześniej. I zakończę jeszcze raz, cytując to słowo. A gdy wyruszysz na wojnę przeciwko swoim nieprzyjaciołom i zobaczysz, że koni wozów wojennych i wojska jest u nich więcej niż u ciebie, to nie bój się ich, gdyż jest z tobą Pan, Bóg twój, który cię wyprowadził z ziemi egipskiej. A gdy już będziecie mieli ruszyć do walki, wystąpi kapłan, przemówi do ludu i powie do nich: słuchaj, Izraelu, ruszacie dziś do walki przeciwko waszym nieprzyjaciołom. Niechaj nie upada wasze serce. Nie bój się, nie trwóż się i nie lękaj się ich, gdyż Pan, Bóg wasz, idzie z wami, aby walczyć za was, z waszymi nieprzyjaciółmi, by was wybawić. Amen.